do ciebie. A co, chcesz tu zostać? No to pa. Jak to pa? Coś ty po jednej kolacji? A wiesz, ile ona kosztowała? Trzeba było tyle nie jeść, byłoby taniej. Romantyk. Sorry. Co, brama się popsuła? Spadaj, gnoju. Pan pościli palce, to przewodnictwo jest lepsze wtedy. Spieprzaj. A nie mówiłem? To zawsze pomaga. No chodź, Pawuniu. O, Aleks. Mamuśka z domu i życie jest piękne, co? A pani znowu, od rana. Życie jest piękne. Jest coś nowego? A jest, jest. Wpadnę potem. Tak, tak, jak ci otworzę. Chodź, babciu, chodź, chodź. Nie napinaj się tak, bo dostaniesz przepukliny. Porządna matka nie wraca do domu bez ostrzeżenia. Ja mogę od tego nerwicy dostać. Najpierw ty możesz dostać w ucho. Za co? Przecież zasiedziałem się przy brydżu u Kajtka. Zresztą nie chciałem wracać po nocy, żeby w łeb nie dostać. Przecież mnie znasz. Kto w końcu lepiej zna człowieka niż własna matka? A poza tym miałeś prosto z dyżuru jechać na dworzec. Chciałam ci złożyć życzenia. Co nie pomyślałeś? Kup sobie coś sam. Nie wiem, co się może przydać facetowi, który już nie wraca na noc do domu. No, nareszcie mówisz jak człowiek. Dzięki. Przykro mi, że akurat dzisiaj wyjeżdżam. Jedź, jedź. Skończysz ten kurs, dostaniesz podwyżkę, będziemy mieć kasy jak lodu. Jasne. I pamiętaj, żeby gaz zawsze wyłączać i sprawdzać, czy drzwi są dobrze zamknięte. Kupiłam ci nową talię do tego twojego brycza. Graj tymi kartami, co? Pani nie pali tego świństwa. Głupi jesteś. Taki prezydent Clinton na przykład, jakby nie palił, to by go nie wybrali. A on się przyznał. I od razu poszedł we wszystkich sondażach w górę.
No, ale on się nie zaciągał. Cicho tam. Patrz. Ten twój faworyt znowu miał ofertę. Umorzyli jakieś postępowanie. Dziwi się pani? Za bogaty jest, żeby iść do więzienia. I teraz piszą, że się podobno zwąchał z jakimiś Azjatami. Tak. Sam widziałem. Jak to widziałem? Ty coś kombinujesz, mały? Ja? W życiu. Pierdolcy zasrani. Dobrze, że was nie ukradli. Szefie, to było nagrane, to robota zawodowców. Gówno nie zawodowców. Ja znam wszystkich zawodowców w tym mieście. Zawodowiec jakby zobaczył moją brykę, to by ją pod dom odstawił i jeszcze by szybył. Jeszcze neseser zostawił w samochodzie. Ty w policji powinieneś pracować, tak jesteś kurwa sprytny. Szefie, podzwonimy po chłopakach. Taka fura prędzej czy później wyjedzie. Później to będziesz roboty szukał. Do wieczora ma się znaleźć, bo pomyślę, że któryś z was to zmontował. Szefie, przecież pan nas zna. Właśnie dlatego. Dokumenty włóż. Teraz możesz gadać, kurczę. Sing, sing, nazywają go, bo ma w oczach coś takiego samo zło. Nie hoduje zbóż, w ręku trzyma nóż, a ty nie wiesz po co. Nie hoduje zbóż, w ręku trzyma nóż, a ty nie... Sing, sing, ty pokochasz go. I popłyniesz jak za lordem aż na dno. Cały dzień by spał, nocą w karty grał, a ty nie wiesz po co. Sing, sing, ty pokaż.
Pan uważa, że pan sobie palców nie połamał. Ale lata wprawy, że lak trafi. Właśnie widzę. Odnalazł pan kiedyś jakieś auto? Czasem się uda, wie pan. Ale w tym wypadku, szczerze mówiąc, czarno widzę. Pan pomyśli, jakiś lipny pożar po świcie. To wygląda na zawodowców. To nie byli żadni zawodowcy. Tak czy inaczej, auto samo nie wyjechało. Sprytne. Sam pan to wymyślił? Bagiński. Tadeusz, pan Bagiński. Tadeusz. Coś podobnego. Przepraszam, ja pana nie poznałem. Coś takiego. No, to w zasadzie zmienia postać rzeczy. Rzeczywiście panu zawodowcy by nie ukradli. Nie rozumiem, o czym pan mówi. Nie szkodzi. Tak sobie gadam. Słuchaj pan. Muszę zgłosić kradzież, bo mi nie dadzą odszkodowania. To zgłaszam. Ale nie będę z panem tracił całego dnia, jasne? A dokumenty przyniesiesz mi w zębach. Jadę do centrum. Szerokiej drogi, to cały czas prosto. Mogę cię podwieźć. Sama się mogę podwieźć. Daj spokój, no. Pracuję dwa piętra pod tobą. A ja to niby na którym? A na 26. Dzięki, też mieszkam w centrum. No widzisz, jak się pięknie składa? Bogatego masz tatusia, co? No, bogatego. Mój szef też ma taki wóz. Tak? No, nawet kolor się zgadza. Mhm. No popatrz, jaki ten świat jest mały. Ty, ale to jest na pewno samochód tatusia. No jasne, ja nigdy nie kłamię. Cholera! Zapomniałam coś z pralni odebrać. Właściwie wiesz co? Możesz mi to wyrzucić? O! A co ty? O tej porze przecież zamknięte wszystko masz. Jutro sobie odbierzesz. A, no tak pewnie, że jutro. Co ty, cholera? Daltonista jesteś? Dlatego masz problemy z prowadzeniem. Wiesz, w zasadzie ja w ogóle się nie spieszę. Boże, nie zostawiam mnie samej z tym wariatem. Mówisz coś? Nie, nie.
wprowadzę, jak nie będziesz biła, to dopiero wypadek może być. Nie, to niemożliwe. Normalnie niemożliwe. Nie, zaraz się obudzę. Komu ty ukradłeś ten samochód? Od razu ukradłeś. Pożyczyłem od twojego szefa. To ze mną koniec. Ty sukinsynu. Boże, nikt mi nie uwierzy, że ja tego nie nagrałam. Sama bym sobie nie uwierzyła. Wsadzą mnie razem z tobą. Mhm. Mamo, ja nie chcę iść do więzienia. Co ja teraz zrobię? Co ja teraz zrobię? Myślałem, że do domu chciałaś jechać. Dlaczego ty mi to zrobiłeś? Dlaczego mi to zrobiłeś? Bardzo mi się podobasz i nie wiedziałem, jak ci to powiedzieć. Rżniesz głupa? Nie. Poważnie mówię. Wariat. Przejrzyj się. Nie taki wariat. To niezły sposób sobie znalazłeś. Dostaniesz za to ze 2 lata. 102. Nie rozumiesz? Właśnie raz na zawsze nasrałeś sobie w życiorys. No tak, ale było warto. Ciebie to nie powinni samego z domu wypuszczać. Zatrzymuj się. Nie chcę wylądować w pierdlu. Ty też wysiadaj. Jak ciebie złapią, to ja też mam przygwizdane. No co ty, przecież w życiu bym cię nie wydał. Wolę tego nie sprawdzać. Ojejku, głowa ci krwawi. No, żeby nie zginął. A ty co? Ludziom drogę tarasujesz, łobuzie? Przepraszam, niechcący. Gówniażeria. Rozjeżdża się limuzynami. Jak się pracuje, to się ma. Pan trochę zwolni, bo koleżanka nie lubi szybkiej jazdy. Dzwoń, Rudy. Baba? Mamy go. Gdzie stoi? A w Warszawie. Dasz kasę, to ci powiem. Ty, nie bądź zasany. Cały jest? Cały. Tylko jakieś gnoje radio ukradli. No, no, wiesz, co on tu ma? Ja chyba wolę nie wiedzieć. Koreańskie centrum handlowe i to w takim punkcie. Puszczak działa naprawdę w niezłej skali. Szukasz posady sprzedawcy? Nie, tylko podziwiam. Dużo ma takich interesów? Nie wiem, to nie moja działka. A ty co u niego robisz? Korespondent, asystent. Aha, znaczy się pocztę roznosisz. Ciekawe, co byś zrobił, jakby cię złapali. Nic, czekałbym, aż przyjdziesz na widzenie. No ładnie. Aż tak bardzo cię do mnie wzięło? Przecież prawie w ogóle mnie nie znasz. Nie, no nie tak całkiem. Można nawet powiedzieć, że wiele nas łączy. Dach naprzeciwko. Właziłeś na ten dach? Ty, świrusie, przecież mogłeś zlecieć. Ty, świnio! Musisz przysiąc, że już więcej tego nie zrobisz. Nie da rady. Aż tak bardzo ci na tym zależy? Dobrze. Ale pod jednym warunkiem. Już nigdy więcej tego nie zrobisz. Nie chcę mieć cię na sumieniu. Mój ty Romeo. Chodź.
przed tobą chyba nie muszę udawać świętej. No, co ty, no przecież nie o to chodziło, ja... Ja muszę już iść, neseser trzeba odnieść. Jesteś pewien? No jasne, no przecież ma tam ważne papiery. Ekstra było cię poznać. Naprawdę super. Dziewczyny są, aha, aha, gorące, aha, aha, dziewczyny są, hej, ho, ta, dziewczyny są, aha, aha, gorące, aha, aha, dziewczyny są, chłopaki też, ho. Ale nie bój, nic minie jakiś czas, poczuj chłodny świt, wszystko przejdzie ci. Nie płaczą. Gnoik pieprzony. Szefie, szefie. Szefie, jest pan tam? Szefie, szefie, jest pan tam? Nie ma mnie, jestem na kolacji. A co, w Wiktorii? Nie, w Bristolu. To jest. Było doniesienie. Taki jeden stary, co wiecznie wydzwania, mówi, że go chcieli przejechać. Na ulicy. Co, mam go przeprosić, czy jak? Nie, ale mówił, że podjechali srebrnym Audi. Takim, jakiego pan szuka. A mam go sprawdzić? Nie, podawaj adres. Dobra, szefie. Miła 20, koło wiaduktu. Smacznego. Panowie, spokojnie. Tylko się nie kłóćmy. Jestem bardzo chętny do współpracy. Kto ci nadał tę brykę? Znalazłem ten samochód. Patrzę, otwarty. Patrzę dalej, fajna teczka, więc wziąłem, żeby nikt nie ukradł. I zadzwoniłem po policję. Zaraz tu będą. Leż, nie ruszaj się! Żyjesz? Nie wiem. Opłacało się kraść tę brykę? Jaką brykę? Tę, co pojechała. Kim pan jest? Anioł Stróż. To co? Kto cię tak zbił? Sam się zbiłem. Miałem wyrzuty sumienia. A? Bolało? A jak pan myśli? Ja nie myślę. Ja jestem policjantem. Dlatego chcę wiedzieć, co się tam stało. Poważnie? Tak i pach. No to strasznie mi przykro. 23 czerwca. 18 urodzinki. Ty coś impreza. Kradzież, niszczenie mienia, dwa radiowozy i prywatny samochód. Co pan powie, panie doktorze? 2 centymetry dalej i nie miałby oka. Poza tym? No nerka go boli. Ale może iść. To jak? Dalej nic nie pamiętasz? Idziemy na komisariat, tam sobie przypomnisz. Ma pan rację, nie ma się co pieprzyć z gówniarzami.
Już dwa razy w tym miesiącu radio mi ukradli spod szpitala. Coś podobnego. Przepraszam, to się zawsze tak szyje? Bez znieczulenia? Samochód pana doktora? Doktora, doktora. Ściągnijcie zaraz białą Astrę przed szpitala na Czerniakowskiej. Jakiś dupek zaparkował na miejscu dla karetek. Raz, dwa. To co? Dalej chcesz dostać pierdol, tak? Wiadomość z ostatniej chwili. Kilka godzin temu zakończył się w Warszawie dramatyczny pościg policji za piratem drogowym. A wynik pościgu to dwa rozbite radiowozy. Piratowi udało się uciec. Gratulujemy naszej dzielnej policji. Specjalnie dla niej melodia z filmu Mistrz Kierownicy Ucieka. Przecież ja tu mieszkam. Tak? To leć pomieszkać. A co? Chce mnie pan wsadzić za próbę ucieczki? Nie, zastrzelić. Spadaj. Sprawdziłem cię. Notowany nie jesteś, na bandytę nie wyglądasz. To po paru miesiącach w pierdlu, kto wie. Jazda. Masz prezent urodzinowy od policji. Serio? Pozdrów tę panienkę. Jaką panienkę? Co ją zabrałeś na przejażdżkę? Ja? Ja byłem sam. Tak? A ja jestem z archiwum jej. Sing, sing, nazywają go, bo ma w oczach coś takiego samo zło. Panie prezesie, przed chwilą dzwonili z biura, rzutki będą o 16. Mają spotkania w Madeksie, przynajmniej tak mi się wydaje. Oczu nie masz! Co jest, panie władzo? Jak to co jest? Gówno jest! Bomba jest! Spieprzaj pan! Bomba! Tutaj ty mi da! Tutaj? Nie, tutaj ty mi da! Mordę, jeża! Wy, Koreańce, jesteście jakieś pechowe. Gdzie was zawiozę, to zaraz, kurde, bomba. Zabudowanym pirat pieprzony. Tak? Tak. Pan prezes pana prosi. Co tam słychać w naszej dzielnej policji, panie Bond? Stara wiedza. Za to pan się nieźle urządził. Uczciwością i pracą ludzie się bogacą. Cieszę się, że auto się znalazło. Podobno złapał pan złodzieja. No właśnie, z tym jest drobny kłopot. Ponieważ... mimo usilnych działań policji, złodziej zdołał się wymknąć, wie pan. W związku z tym mam do pana kilka pytań. Do mnie?
Ale to nie ja ukradłem, to mnie ukradli. Pamięta pan? Pan prezes żartuje. Naturalnie, że pamiętam. Chodzi o to, jak się znalazło. A, jak się znalazło. Wychodzę wieczorem przed dom. Patrzę, auto stoi. Nadąża pan? Wiesz co, łobuzie? Ja znajdę na ciebie sposób. Aż się zdziwisz. A tym swoim bandytom powiedz, żeby mi nie wchodzili w drogę. Nadąża pan? Znalazłam. Do widzenia. Bardzo dziękuję za kawę. Ale model. Wcale nie dawałam mu kawy. A kto to jest? Z policji. Chyba w sprawie samochodu. A co, znalazł się? Mhm. Nie znalazł się, tylko myśmy go znaleźli. A kto go ukradł? A tak jeden gnojek. A długo nic już nie ukradnie. Aż te obcas urwałem. Szkoda, żeś tego nie widziała. Chodź tu, kretynie. Mówiłam, żebyś się w nic nie mieszał. Prosiłam jak człowieka. Ja się nie mieszałem. To mnie wmieszali. To po co ty do tej szkoły chodzisz? Rozumu nie masz za grosz. Następnym razem, jak cię będą walić, to ty cię uchyl. Tak zrobię. No. Żebym się nie musiała za ciebie wstydzić. Marynarkę zostawiłem. O, mamuśku, ale wyglądasz. Nareszcie zrobiłem na tobie wrażenie. Ty głupku. No co ty, przecież większość dnia była całkiem udana. A nigdy nie słyszałeś o prostszych sposobach? Słyszałem. Poczekaj, zasłonię okno. Po co? Przecież ja tu jestem. Faktycznie. Przepraszam cię, to się stało wtedy, jak mnie bili. Co? Tam cię bili? Coś ci pękło? To nie tu. Tu mi pękło. Uraz psychiczny, rozumiesz? Nie bardzo. No, oni na koniec mi zdjęli spodnie. Przywiązali do zderzaka i ciągnęli za samochodem. Po ulicy. O matko. Nie, no nie tak długo, 150 metrów. Ale ludzie się zbiegli. Tamci mnie odcięli i uciekli. Zabrały się jakieś gnojki okoliczne, jakieś panienki, wiesz, a ja leżę bez spodni na ulicy. Jak jakiś kretyn. Niezły mieli ubaw. Jeszcze w karetce słyszałem, jak się śmieją. Boże. Przepraszam, musiałem ci powiedzieć. Nie chcę, żebyś o mnie źle myślała, kiedy załatwię tego sukinsyna. Muszę to zrobić, bez tego nigdy ze mną nie będzie dobrze. Jakiego sukinsyna? Twojego szefa. Stuknę go na taką kasę, że go zaboli. Możesz być pewna. Przecież to gangster. Zabije cię. Po prostu są rzeczy, które facet musi czasami zrobić. Inaczej przestaje być facetem. Rozumiesz? Wszystko mam wymyślone. Że tylko znaleźć na niego jakiegoś cicha. A ty trzymaj się od tego z daleka. Nie chcę, żebyś mi tam próbowała coś skserować, czy... Jak to skserować? Nie, to kasą się i tak z tobą podzielę. Po połowie. Przecież widzę, że ci ledwo starczy. Co? Nie, niby się o tobie nie dowiedział, ale... Ja muszę zrobić to sam. No to ja już. I pamiętaj, w nic się nie mieszaj. Bardzo cię proszę. Żadne zaraz. Pamiętaj, pa.
Nigdy już nie ukłamie kobiety. No! Co? Zakład był? Nie. Pokuta. Błagam cię, jedźmy. Nie mogę. Nie musisz być bohaterem, przynajmniej dla mnie. Ja muszę zostać. Po prostu są rzeczy, które facet musi czasami zrobić. Inaczej przestaje być facetem. Rozumiesz? Co z pani za kobieta? Jak pani może go opuścić w ten sposób? Boi się pani strzelaniny? Gdyby Kane był moim mężem, zdobyłabym broń i walczyłabym. Więc dlaczego pani tego nie robi? On nie jest moim mężem. Pani jest jego żoną. Boże. No co? Nie cieszysz się na mój widok? Nie, coś ty. Ja tak okazuję radość. Chcesz, żebym sobie poszedł, to powiedz. Jedno słowo i znikam. Znikaj. Nie, no nie mogę ci tego zrobić. No przecież nigdy byś sobie tego nie darowała. Widział cię? No co ty, jestem od nich lepszy. Poleż tam dłużej, to ci uwierzę. Nic do mnie nie mów, nic do mnie nie mów! Miło się z tobą rozmawiało. O Boże! Czy ja zawsze muszę spotykać takich kretynów? Zgadzam się. A mogłeś przynajmniej nalegać. Na pewno nikt ci nie dowie. Nawet gdyby ci mieli ciągnąć bez spodni za samochodem. Ja jestem straszny tchórz. Jak mnie złapią, to się wygadam. Jak działa? Działa, działa, tylko więcej tego potrzebuję. Co, jakaś Zippergate 2? Masz tu 6 za 300. 250. Deal. Słuchaj, jest super sprzęt. Tylko mi 50 zł zabrakło, mogę? Ej, nie mam zarabiać pieniądze, ani wydawać, pamiętasz? No, początki są zawsze trudne. No wspólnik. Miłego odbioru. Dla żony, czy dla dziecka? Posłuchowa zabaweczka.
Co pan tu robi? Jakaś akcja? Nie, pilnuję tej twojej limuzyny, żeby cię nie ukradli. Pomyliło się panu. To ja kradnę limuzyny. Patrz, co ta skleroza robi z człowiekiem. Wiedziałeś? No to jak? Nie przypomniałeś sobie tych dwóch, co cię zbili? Nie no. Doznałem przecież urazu. Fakt. Szkoda psia krew. Bo ten Bagiński to jest kawał łobuza. Przekręt. Jak ja bym miał coś na tych dwóch, co ich nie pamiętasz, to oni by mi dali coś na swojego szefa. Tak to kiszka. No, kicha. Może bym jakiś medal dostał na starość, co? Albo awans. Przecież jesteś życzliwy człowiek, nie? Jasne. To w ramach życzliwości. Kupiłem na wolumenie. Prawdziwy, tylko przerobiony. Fajny, nie? No, fajny. From Mr. Bagiński. Oh. 여기다 여기다. 가장 바기스키 샷 다들 대단해. 티비로 다 진짜해. 아이고. 저 어느 거 주고 뭐. 아 이거 너무 커 너무 커 이거 이거 조금만 줘 조금만. 오케이. 50짜리. 어. Is it enough? 너부제 너부제. Thank you very much. Very very 너부제 너부제. 아이 낯에 빵은 뭐하는 거지? 나가이 나 비백. 너 뜰래다? 그렇지 스모버. ty koleś, ja już mam dwa ostrzeżenia za pobicie gości. Spokojnie, dołożę ci jeszcze stówę. Już niedługo będę bogaty. A może sama mu zaniosę? Widzisz, to w każdej chwili. Dzień dobry, panie prezesie. Pan Kozłowski prosił, żeby pan był łaskaw to podpisać. Żebym był łaskaw? Tak, przepraszam, może źle się wyraziłam? Nie, dobrze się pani wyraziła. W ogóle bardzo dobrze. O, przepraszam, klips mi upadł. Nic nie szkodzi. Jeśli by pani jeszcze miała coś do podpisu, to śmiało, proszę. W każdej chwili. Dziękuję. Niezła, co nie, szefie? Niezły to ty jesteś kretyn. Jak taka panienka wypina tyłek, to zawsze czegoś za to chce. No co ona może chcieć? Sprawdź, ile zarabia. Może za dużo jej płacę, to sobie pozwala. Pan prezes za dużo płaci? To raczej niemożliwe. Nie bądź za dobrze. Zostaw. Dam ci pieniądze, zawiedziesz do banku. Bądź kolega, daj posłuchać. Co to jest takiego? Za godzinę masz być z powrotem, jasne? Można zapalić. A jak będzie kolejka? To ci nogi z dupy porywam. Cholera, jakie to proste. Ty wiesz, ile ja się muszę nabiegać, żeby im pozwolić coś takiego założyć? A potem ten, któremu się zakłada i tak wie pierwszy. Przykra sprawa. No, bardzo przykre. Tylko, że mnie za coś takiego nikt bejsbolem uba nie rozwali. Jasne? No, to jak? Chcesz mi już teraz wszystko powiedzieć?
Pani Zosiu? Chyba tak. Pani połączy z ministerstwem, z dyrektorem kopii. Idziemy. Nie wyłączaj. Przecież się nie nagra. Dzień dobry, panie dyrektorze, Bagiński. Płynął już do pana wniosek? Kiedy mogę liczyć? Widzi pan? Ja też byłem zaskoczony, jak się dowiedziałem. Bo panu wystygnie. Bardzo ciekawie się zaczyna. Pani Zosiu, niech mnie pani połączy z ministerstwem, z dyrektorem Kobuzem. To rzeczywiście działa. Dzień dobry, panie dyrektorze. Bagiński. Płynął już do pana wniosek? Kiedy mogę liczyć? Ja wiem, że ta lokalizacja nie jest prosta, ale też inwestycja nie jest mała. Pan sam to najlepiej rozumie. Zysk dla miasta. Czy ty to słyszysz? Zysk dla wszystkich, dyrektorze. Słyszę, no i? Właśnie rozmawiają łapówcy. Oczywiście, poinformuję pana o przebiegu negocjacji. Do widzenia. Psz, łapownik pieprzony. Poczekaj. Zobaczymy, co u żółtków to jest z hotelu. Panie, Bagiński는 참 좋은 사람 같아요, 그죠? 아마 그는 우리를 속이고 할 거야. Zapomniałeś mi powiedzieć, żeby rozmawiali po angielsku, co? Takie sprawy to ja w 5 minut załatwiam. Dobra, Zęk. Skup się. Połowa pieniędzy teraz. 50 zł. O. Fajnych maś kolegów. Słuchaj, Bagiński는 참 좋은 사람 같아요, 그죠? 아마 그는 우리를 속이래 할 거야. 그렇죠, 우리가... No co jest? Ty głupi jesteś? Dlaczego? To przecież koreański, świat twoja krew, a ja jestem z Wietnam. I co, nic nie rozumiesz? A ty rozumiesz murzyński? Ty skup się. Ty musisz iść na inna budka. Ale nie za mojej złotówki. Szefie, a jak nie weźmie? Weźmie. Nie tacy wredni. Jak się dziś nazywasz? Jak na imię masz? Znowu coś ukrywasz? Cudzą rolę grasz? Nowe, inne życie? Całkiem obca twarz. Boisz się i troisz, szukasz nowych par. Coś cię chyba boli, rodzi się gdzieś w głębi ciebie paniczny strach. Siebie znów się boi. Dokąd teraz, szefie? Do teatru, baranie. Ja coś powiedzę. Wszystko już o nim wiemy. Wszystko. Teraz niech popełni tylko jeden błąd. Tylko jeden. Spokojnie, przecież to może potrwać. Niedługo zobaczysz. Nie znasz go tak dobrze jak ja. On jak raz w tygodniu nie zrobi przekrętu, to chory jest. To taki człowiek. Wtedy zaśpiewamy mu naszą cenę. Szlak go trafi. A ja już nie będę się musiała martwić, że mi pensji do 10 nie starczy. Nigdy więcej. Mam chyba jeszcze butelkę wina w lodówce. Kocham cię, kocham. Pomóc ci otworzyć?
No co jest? Oni nas złapią. Złapią, a potem zabiją. No przecież o tobie nikt nie wie. To ty tak myślisz, ale to nie ty będziesz mnie łapał. Przypomnij sobie, kto mnie w to wszystko wpakował. Wiesz co? Lepiej dla ciebie, żeby na tamtym świecie nic nie było, wiesz? Bo jak mnie zabiją, to kiedyś ktoś na tamtym świecie spyta ciebie, czy ja to wina. Zresztą nie. Oni o nic nie będą pytać, bo oni wszystko wiedzą bez pytania. No to co? To już lepiej może spać chodźmy, co? Jesteśmy u mnie. I to najwyżej ja mogę iść spać. A ty sobie rób co chcesz. Jest. Nie dość, że nie mam z czego żyć, to jeszcze mnie z pracy wyrzucą. Auto, tylko dokładnie. Dobry. Jak długo pani u nas pracuje? 2 lata, ale przysięgam, spóźniłam się po raz pierwszy. Dobrze, dobrze. Zna pani angielski? Mamy tutaj delegację Koreańczyków. To są bardzo delikatne negocjacje, trzeba na nich zrobić dobre wrażenie. A to z pewnością pani potrafi. Możemy też bliżej współpracować. Mówimy też oczywiście o podwyżce. Chodźmy. To byłaby dla mnie wielka przyjemność, jeśli tylko potrafię naturalnie. Oczywiście, że pani potrafi. Możesz zacząć od razu. Pojedziesz po nich do hotelu. Potem pokażesz mi miasto. Wieczorem przywieziesz ich do mnie, do mojej willi. Będziemy mieli spotkanie na szczycie. A może nawet na 2 szczytach, co Sonio? Tak szybko? A na co tu czekać? A w ogóle, kiedy jesteśmy sami, możesz mi mówić ty. To znacznie uprości nasze stosunki służbowe. Panie prezesie, to znaczy ty, prezesie. W biurze to takie banalne. Co? Wycieraj, wycieraj. Fuck! Och, to ja już sobie pójdę. Zaczekaj na niego, on cię podwiezie. Mówił dupek, że trzyma częstotliwość. Lepiej, żebyś miał dobry powód. Mówiłem, że to fachowcy. Była w aucie. Dzwoń, gdzie trzeba. Muszą mi do wieczora cały dom wyczyścić. Pozabijam, kurwa, pozabijasz. Puścili cię? Dzięki Bogu, musimy uciekać. Hej! No i co z tego, że znaleźli? Przecież i tak nie wiedzą kto.
Tak. A jak się domyślą? Z samochodem mnie nie skojarzą. A nawet jak znajdą w gabinecie, to też nie będą wiedzieli, że to ja. Tam kupa ludzi przychodzi. Nawet ten policjant był. A o! On też mógł podłożyć, no nie? Ja nie. Słuchaj, a kiedy ty podłożyłeś tę próstwę w samochodzie, skoro pilnowali go dzień i noc? Ty gnoju! To po to ukradłeś ten samochód, żeby próstwę podłożyć. A to było tylko przy okazji. Ja już nie chcę, żebyś dalej w to wchodziła, bo jakby coś ci się stało, to bym się pochlasnął. Bardzo mi się podobasz. Nie wiedziałem, jak ci to powiedzieć, tak? Zrobiłeś ze mnie wariatkę. Proszę cię, odłóż ten nóż, to ci wszystko wytłumaczę. Niczego mi już nie wytłumaczysz, bo nie zdążysz. Zaczekaj! Pamiętasz ze szkoły chromosomy X i Y, jak się łączą? Co? No geny. Ten twój szef i ja mamy te same geny. To jest mój ojciec. Nie wierzę. Mogę ci pokazać metrykę. Zostawił nas z mamą, jak miałem rok. Zresztą mama dopiero niedawno mi o tym powiedziała. Sukin syn ma tyle kasy, a nawet alimentów nie płaci. Jak się dowiedziałem, kim jest, to pomyślałem, że mu oddam. Ale pieniądze miały być dla nas. I tylko zapomniałeś mi o tym powiedzieć. To miał być układ czysto handlowy. I dobrze. Ja zamierzam jeszcze zarobić. Poczekaj, przecież sama mówiłaś, mój tatuś nie należy do przyjemniaczków, jakby się... Skoro mnie puścił, to znaczy, że mnie nie podejrzewa. Ale to może być podpucha. Żeby był aż tak sprytny? Niemożliwe. Przecież macie te same geny. A ty spróbuj mnie jeszcze kiedyś dotknąć. Ten mikrofon łapie z 8 metrów, także nawet jak nie będziesz słyszała rozmowy, to on wyłapie. A tylko się nie możesz tyłem odwracać do rozmawiających, bo wtedy nie. I wyjątkowo nie daj się nikomu ściskać, bo mi się kabelki rozłączą. A to już jest moja sprawa, komu daje się ściskać. Rąbniemy go na kasę i już więcej nie będę musiała cię oglądać. Nawet nie wiesz, jaka to dla mnie ulga. No co jest? Nie ma nic. Mówi, że nic nie ma. Wyprowadź ich tyłem. Dobra, chodźcie. Mr. Bagiński is very happy to see you again, gentlemen. Oh, Mr. Bagiński is very happy, man. Ja muszę iść do łazienki. Widziałeś? Szukają bluzkwy, zabiją mnie. Byłaś! Muszę cię obszukać. Zaraz! O Boże. Podnieś łapy. Tylko mnie dotknij. To się tak wydra, że się tu cała Azja zleci. Ej! Na pewno się ucieszy. Dobra, dobra, nie brykaj. Zwiększone środki ostrożności, no. Nie ma co się boczyć. Wszystkich sprawdzamy. Takie piękne ciała też. Ja cię klepnę, Zgredzie. Zdaje się, przecież mamy gości. Ładnie tu pana. Jesteśmy sami, dyrektorze, tak jak pan sobie życzył.
Bo to jest również w pana interesie. Czego się pan napije? Dziękuję. No to zostawmy owijacze. Ile? Nie wiem, o czym pan mówi. Nie chcę pisać. Ma pan długopis? Nie bądźmy dziećmi, dyrektorze. Wszystko było sprawdzane przed godziną. $200,000 gotówką. Bez targowania. Kiedy? Pojutrze. Ja przyniosę decyzję, pan gotówkę. Yes! 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 Miło się z panem robi interesy. W końcu jesteśmy profesjonalistami. Jesteśmy w końcu profesjonalistami! Yes! No, panowie, as you want. You look everything. Chciał 250 tysięcy, ale stargowałem na 200. He want 250. I say down 200 i sukces. Rozumiecie żółtki? Naprawdę? To bardzo dobrze. Pan wielki negocjator. Pan da 100 tysięcy, mi da 100 tysięcy. Ja w Polsce studiować ekonomię. Piękny kraj, uczciwe ludzie. To ja odwiozę Koreańczyków, panie prezesie. $200,000 gotówką, bez targowania. Kiedy? Jutrze. Ja przyniosę decyzję panu gotówkę. To? Dać głośniej panu? No wyłącz to, gówniarzu. Przepraszam, że przeszkadzam panu w takiej chwili, ale sam pan rozumie. Sprawa nie cierpiąca zwłoki. Coś nie tak, panie dyrektorze? Nie, wszystko w porządku. Ci dziennikarze nawet tutaj za człowiekiem włażą. Dzień dobry. Wyrzuć! Nie, dziękuję, dam sobie radę. Niech pan już idzie, panie Mieciu. Do widzenia. Słuchaj, jak ten dupek, twój prezes mnie pogrąży, pójdzie ze mną w błoto, rozumiesz? No. Oskarżę go o próbę przekupstwa urzędnika państwowego, zniszczę go. I bardzo dobrze, bo ja nie jestem od niego. Czego chcesz? Tej decyzji. To niemożliwe, nie jestem samobójcą. Pan się nie boi, oddam ją komu trzeba. Tylko może trochę drożej, też muszę z czegoś żyć, nie? Dla pana nic się nie zmienia. No dobra, jutro o 12. Ale zrozum, człowieku, przecież to jest cała procedura. To ja sobie z tym po korytarzu pochodzę. Poczekaj! Za godzinę. Zaraz. A skąd mam wiedzieć, że nie masz kopii? Pewnie, że mam. Też nie jestem samobójcą. I mamy dolar marynie. Tutaj 그만큼 써야 될 올려야 될 텐데. 이걸 많이 남아야 될 텐데. 어렸을까 생각하시면 형님 들어보시죠. 가시죠.
znowu klips ci upadł? To się szef ucieszy. Ty głupia dziwko. Mnie chcieliście przewalić? Mnie? Nikomu się nie udało. Kto ci kazał? Ja nic nie zrobiłam. To pana syn! Jaki syn? Pana! Olek? Aleks! Ten gówniarz to jeszcze dziecko, on ma... O kurwa, 18 lat. A po co mu to było? Nie wiem. Wiem tylko, że to on wtedy panu ukradł ten samochód. A. I mówił, że wie, jak stuknąć pana na dużą kasę. Mnie stuknąć? Niby jak? Nie wiem. Miał odebrać jakąś decyzję od tego urzędnika. Co miał odebrać? Jaką decyzję? No, z ministerstwa. Zabiję gnojka. Już dawno powinienem to zrobić. Mieszkają tam, gdzie dawniej? Nie wiem, gdzie dawniej. Na Wojska Polskiego. No, siedź. Pan Babiński? Niemożliwe. Tyle lat. To się Aleks ucieszy. Ja myślę. Dzień dobry. Ja do syna. Strasznie się pan stęsknił za dzieckiem. No wszystkiego nie mogłem przewidzieć. Schował Forzę do sejfu. No i co? No i co? Schował i zamknął. Po to są sejfy. Spokojnie. Coś wymyśliłem. O, mamuś, znowu? Panie, żeby taki poważny biznesmen dał się przyłapać na jakimś prymitywnym włamaniu. Mój Boże. To przechodzi ludzkie pojęcie, żeby przynajmniej jakiś oscylator czy coś takiego. Fajnie. Mówiłem, przyszedłem do syna. Zgubiłem klucze. No, naturalnie, to wyjaśnia cały szereg rzeczy. Mam nadzieję, że syn potwierdzi to o tych kluczach. Nie zrobi tatusiowi jakiegoś chamskiego numeru. Trzeba tylko zacząć do właściwej cyfry. Potem mamy 3 pyknięcia, 5 pyknięć i znowu 3. Czyli jest tylko 9 kombinacji pierwszej cyfry. Reszta jest stała. Rozumiesz? Nie. Czy ja jestem zatrzymany, aresztowany, czy coś w tym rodzaju? Nie, na razie jeszcze nie. Ale zeznania muszę spisać, rozumie pan? Na szczęście formularz miałem przy sobie.
I ja. Bagiński. Tadeusz. Oświadczam, że chcąc się dostać do lokalu przy ulicy Wojska Polskiego. Zgadza się na razie, tak? Skąd miałem wiedzieć, że ta pieprzona gałka kręci się w obie strony? 9 kombinacji w lewo, 9 w prawo. 9 na przemian zaczynając od lewej, 9 na przemian zaczynając od prawej. 9 zaczynając od 2 w lewo, 9 zaczynając od 2 w prawo. Potem 2 razy 9 po 3 zaczynając od lewej, 2 razy 9 po 3 od prawej. 2 razy 9 po 3 na przemian, 4 już było. 2 w lewo, 1 w prawo, 2 w prawo, 1 w lewo. Słuchaj, to jest tylko 90 możliwości. O, mamusiu, ja chcę umrzeć. Otworzę tylko ten sejf i dalej już mam wszystko wymyślone. Zostawił decyzję lokalizacji. Rozumiecie coś z tego? Kurwa, to faktycznie musi być pana sen, szefie. No, faktycznie. Wiesz, jak się nazywa ten apartament? No. Las Vegas. Dziewięćdziesiąt siedem, 98, 99, 200 tysięcy. Jezu, jakie to przyjemne. Chyba jeszcze raz przeliczę. Sam otworzę. Coś nie tak? Przepraszam. Mówiłem ci, że będę bogaty? Jak coś będzie jeszcze trzeba, to ja natychmiast. Pan tylko zadzwoni. Dobra, dobra. Chcesz szampana? Tak, ale potem... Przypadkiem nie byłam twoja pierwsza? No co ty? Pierwsza to była Klaudia Schiffer na okładce twojego stylu. Przynajmniej zawsze wybierasz to, co najlepsze. Co się tak gapisz, no? No rozumiem. Ale co mnie to obchodzi? Twoja sprawa, przecież ja ci za to płacę. Masz. Nic od ciebie nie chcę. Chciałem cię stuknąć na kasę, ale chyba akurat jestem podobny do mamy. A brakuje paru setek, miałem drobne wydatki. Syneczku!
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Co było, to było. No faktycznie, nie miałem dla ciebie czasu, ale wiesz jak to jest. Kłopoty, problemy. Zuch jesteś. Jeszcze nikt nie zrobił mnie w wała. Możemy grać w jednej drużynie. Nic nie możemy. Wiesz jak to jest. Kłopoty, problemy. Staw tylko nowe drzwi, niech mama ma coś od ciebie. Olek! Dzięki Bolek jesteś dla mnie. A jak drzwi nie będą ładne, to ci to zrobię jeszcze raz. Sing, sing, ty pokochasz go i popłyniesz jak za lordem aż na... Zdziwił się? Szczęka mu opadła na podłogę. A niech mi pan powie wreszcie, dlaczego mi pan na to wszystko pozwolił? Kasety. I podwójny cheeseburger. Kurczę, ale na podwójnego mi nie wystarczy. Kicha, nie powiem. Musiałem mu oddać, nie jestem złodziejem. O, nie! Nie! Tak, przecież wiesz, że nigdy nie kłamię. Wykorzystałeś mnie, ty draniu! Wykorzystałeś mnie! Tak wyszło przynajmniej, masz się na kogo wściekać. O Boże! Zabiję cię! Po to wróciłem. A najgorsze jest to, że kiedy zniknąłeś, to nie myślałam o Forsie, tylko o tobie. To obrzydliwe. Ja ciebie też. Co ty też? Słuchaj, jak z nim sobie poradziliśmy, to z kim sobie nie poradzimy? Świat jest nasz, musisz tylko w to uwierzyć. Wsiadasz? Nie mam pieniędzy, nie mam pracy, samochód mi się zepsuł. Pewnie, że wsiadam. Tajemnicą jest dla ciebie. Ona tobie jej nie zdradzi. Ty o niczym jeszcze nie wiesz, żebyś tylko jej nie stracił. Więc jeszcze dziś odpowiedz jej. Nie przegap tak okazji tej. Nie czekaj, nie zwlekaj, odjechać z nią możesz teraz, dojrzewa to w tobie, a ona rozbiera wzrokiem. Nie czekaj, nie zwlekaj. Ona chciała to